Witam wszystkich. E, miałem nie mówić tego świadectwa, ale tak, jakoś zostałem pobudzony. E, może zacznę od tego, że kilka dni temu mm, byłem taki przygnębiony, trochę zrezygnowany. E, wiem, że w życiu chrześcijanina może no, jest taki obraz, że zawsze jest wszystko, no może nie zawsze wszystko ok, ale powinno być ok, no ale. To jest takie ludzkie. Ja po prostu no, z różnych powodów byłem trochę zasmucony. Również taki czułem się taki jakby dużo rzeczy było na, na moich ramionach. Byłem po prostu przytłoczony tym wszystkim. I niedawno, chyba dwa dni temu, miałem taki sen, położyłem się spać. I w tym śnie przyszedł do mnie jeden z braci, nie będę mówił kto. i słuchajcie i akcja działa się w takim wielkim budynku, wielki, biały, piękny budynek. I patrzyłem przez okna. To był taki budynek jakby taki no taki biurowiec duży. Patrzyłem przez okna i tam był gdzieś tam było kilka innych biurowców, one były całe zapełnione, tam było głośno, a tutaj było tak, taka pustka po prostu. No i trochę tak się zdziwiłem, ale zdałem sobie sprawę, że ten budynek y, należy do mnie. No i się przechadzałem taki zadowolony, przy, ściany białe, czysto i tak dalej. I nagle przychodzi do mnie brat i bierze mnie na bok i mówi tak: Słuchaj, musimy porozmawiać o kimś. No dobrze. No i zaczyna ze mną rozmawiać, i, i zaczyna mi się tam trochę żalić i mówić o, o jednej osobie. Y, Jakie rzeczy robi źle. No ja tak w pierwszym momencie sobie myślę, jak to jest możliwe. On no jest chrześcijaninem i robi takie rzeczy. I później dotarło do mnie, że to o mnie było. E, a druga rzecz, jak już się obudziłem, to ciągle ja już wiedziałem, że to, jest sen, że to był sen o mnie, o tym, co robi źle, ale myślałem sobie, o co chodzi w tym, z tym budynkiem. I po chwili zdaję sobie sprawę, że to chodzi o, o duszę. Że może być, może być piękna, biała dusza i tak dalej, ale może po prostu nasz duch może być e, nieużywany. I, I to właśnie wierzę, że Bóg chciał mi pokazać, że, e, że szczególnie w tych dniach, w których teraz jesteśmy, powinniśmy, powinniśmy bardziej służyć e, Panu Bogu. Nie powinniśmy stawać w miejscu, bo to jest duży błąd. I również tak ostatnio zacząłem czytać i porównywać te czasy, jakie są teraz, z tymi czasami, o których mówił Pan Jezus, że zaraz przed Jego przyjściem będzie jak za dni noego. Często skupiamy się na tych złych rzeczach, które Pan Jezus tam wyszczególnił, jak to będzie wyglądało. Ale nie zwracamy zupełnie uwagi na to, że Noe, czyli człowiek oddany Bogu, on zaraz przed sądem miał do wykonania pewną misję. I tę misję wykonywał bez, że tak powiem, bez żadnego zająknięcia. I to mi naprawdę dało dużo do myślenia. Dziękuję.